Zima to najlepszy okres na dalekie, egzotyczne podróże, bo wtedy, kiedy u nas jest zimno, tam jest ciepło, a kiedy u nas jest ciepło, tam zazwyczaj zaczyna się monsun. Ale podróże egzotyczne to też dużo egzotycznych chorób i tutaj warto się zabezpieczyć. A zwłaszcza podróżnicy, którzy lubią naprawdę jeździć po świecie, powinni zaopatrzyć się w taką żółtą książeczkę. Ona starcza na 10 lat, szczepienia, które są w niej zawarte, ale nie tylko te, bo to zazwyczaj dotyczy żółtej febry, ale są choroby, o których jadąc gdzieś do Indii, do Azji, nie mamy zielonego pojęcia. I tutaj wtedy warto zgłosić się do Centrum Chorób Tropikalnych. Tutaj można się dowiedzieć, na co warto się zaszczepić, bo na przykład Indie. Czy ktoś z nas zakłada, że może być pogryziony przez psa, a co roku mnóstwo osób umiera na wściekliznę? I czy są takie szczepienia? Jak wygląda taka wizyta przygotowawcza? Jakie szczepienia przed egzotyczną podróżą, pani doktor? Wizyta wygląda tak, że zależy, kto ma ile lat i jak się udaje, w jaki sposób. To znaczy, czy na przykład z plecakiem i ma powiedzmy 60 lat, czy ma 20 lat, na co był szczepiony do tej pory i do jakiego kraju. Zdecydowanie jakby taka najgorsza, jeżeli chodzi o choroby zakaźne, to jest Afryka, zwłaszcza Afryka Środkowa, ale też takie kraje azjatyckie jak Indie, gdzie jest, dla nas to jest szok, bo przecież też byłam w Indiach i wiem jak tam jest góry śmieci i tak dalej. Więc zależy, gdzie kto jedzie, czy tylko hotel pięciogwiazdkowy i Zanzibar, czy gdzie. I rzeczywiście mnóstwo ludzi teraz wyjeżdża. I bardzo dobrze, bo podróże kształcą, są fajne i można wypocząć i tak dalej. No więc najpierw musimy być dobrze przygotowani. Im ktoś jest starszy i czy ma więcej jakichś innych, powiedzmy, chorób jakichś przewlekłych, bo czasami ludzie mają nadciśnienie, otyłość, czy miał jakąś tam chorobę zakrzepowo-zatorową, no to tym lepiej powinien być przygotowany. Ale jakie są takie podstawowe szczepienia, które na pewno nam nie zaszkodzą, a nawet się mogą nam tutaj przydać? Nawet w Europie. Które warto po prostu zrobić i wprowadzić do tej Tak, książeczki. Takie podstawowe. Wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, z tym, że B to młodzi ludzie są zaszczepieni jako noworodki. Tak? A osoby starsze nie. Więc WZW typu A i B, dur brzuszny, tężec, błonica, polio, krztusiec, które są na przykład w jednej dawce i starczą raz na 10 lat, żółta febra do niektórych krajów. Głównie Afryka i Ameryka Południowa. Głównie, tak? Bo to też zależy. I pamiętać też właśnie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Tak jak pani redaktor wspomniała, na przykład w Indiach kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie umiera z powodu wścieklizny. I niestety w różnych krajach psy bezdomne są na porządku dziennym. Tak? A wściekliznę roznoszą też nietoperze, których nie brakuje w dżunglach i innych miejscach. Oczywiście, to też nas zabezpieczy. Oczywiście. Są osoby, które na przykład eksplorują jaskinie, a tam są nietoperze. Czy właśnie w Ameryce Południowej, prawda? Czasami tak jest, że a jakiś nietoperz gdzieś tam ugryzie, czy właśnie ten bezdomny pies, to mówię najczęściej. I my o tym jakby zapominamy, tak? No i niestety zdarzają się przypadki takie zawleczone wścieklizny, która jest chorobą śmiertelną, więc trzeba się zabezpieczyć. Jak wiemy, zawsze w takich krajach jest inna flora bakteryjna i często dolegliwości są bardzo proste, bo dotyczą problemów trawiennych, ale czy jakieś leki można zabrać, które mogą nam pomóc, jak już jedziemy na taką daleką wyprawę, na dłuższą wyprawę, zabezpieczające nas, czy pomagające w tych problemach związanych z tym zderzeniem z inną zupełnie florą bakteryjną? Ależ oczywiście, tak, jasne. Są leki, no nie chcę tu reklamować leków, ale oczywiście są. Tak. One są na receptę, czyli tak czy siak na receptę, na receptę, tak, tak, są bardzo skuteczne na receptę. I tak jak mówimy w Egipcie, zemsta faraona, prawda? Czy gdzieś w Ameryce Południowej, zemsta Montezumy. W Indiach też bardzo często są biegunki. I ta biegunka, która jest jedną z najczęstszych takich chorób, to właściwie biegunka jest objawem choroby, prawda? To potrafi nam wręcz zrujnować ten urlop, tak? Czyli lepiej się zawsze zabezpieczyć, pamiętać o tym, co wtedy należy jeść, jak się nawadniać i tak dalej, i jakie wziąć leki, żeby ten urlop był taki po prostu fajnym wspomnieniem, a nie
związanym z chorobą? Choroby egzotyczne są tak naprawdę egzotyczne, że czasami trudno sobie wyobrazić. Nie brakuje na Madagaskarze pcheł piaskowych, są larwy, które żywią się tkanką. Jest to straszne, no ale załóżmy, że nas to ominie. Natomiast wracamy skądś, z jakiejś egzotycznej wyprawy i czujemy się chorzy. Coś nam dolega, coś z nami jest nie tak. Czy lepiej udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który nie ma pojęcia, gdzie byliśmy i nie zna się na chorobach tropikalnych, czy lepiej skonsultować, wiedząc, na jakie zagrożenia mogliśmy być narażeni, będąc gdzieś w dżungli, w dalekim kraju, czy właśnie w Indiach, do lekarzy specjalizujących się w chorobach tropikalnych? Co Pani radzi? Pani redaktor, to zależy, ale radziłabym jednak mimo wszystko iść do lekarza rodzinnego. Dlaczego? Dlatego, że najważniejsze w takim wypadku to jest właśnie wywiad. Czy ktoś był nad Amazonką, prawda? Czy gdzieś tam w dżungli, czy ktoś był, tak jak mówię, nawet w hotelu 5 gwiazdek na Zanzibarze. To zależy, czy coś ugryzło, coś, no bo czasami ludzie nie wiedzą co. Jakiś tam, czy różnie się zdarza, jakiś owad i tak dalej. Więc wypytać, jak to jest, co lekarz zleci, czy badania podstawowe, a jak zaleci, że do poradni, to jak najbardziej do poradni, czy do tego lekarza, który się specjalizuje. Ja najbardziej jako zakaźnik to się tak obawiam zawsze malarii, bo z powodu malarii w Europie umiera też kilka tysięcy osób nawet rocznie. To, co pani redaktor wspomniała, że często te choroby trudno są rozpoznawalne, bo my ich nieraz nie znamy, nie widzimy, albo widzimy jedną w życiu. Z Azji jest popularna denga. Też nie tak dawno mieliśmy podejrzenie tej choroby. Także bardzo ważny jest tutaj właśnie ten wywiad. Wywiad, czyli wypytać pacjenta dokładnie, gdzie był, w jakich warunkach, jak długo. Pani doktor, to ostatnie pytanie, bo wiadomo, że w naszym kraju jest kilka szpitali, poradni stricte chorób tych egzotycznych, tropikalnych. U nas jest poradnia. Kiedy ona jest czynna w Opolu i gdzie można przyjść, zaszczepić się, przebadać, zaczerpnąć informacji? Pani redaktor, więc ja tu też nie chcę reklamować, aczkolwiek poradnie takie udzielające porad osobom podróżującym i szczepień, które nie są obowiązkowe, tylko są zalecane, prawda? I niestety pacjent musi za to zapłacić, bo tak to bywa, to są poradnie komercyjne. Także w naszej poradni chorób zakaźnych nie można tego zrobić. Ale jest nie takie można, miejsce, bo my i tam leczymy. Są też, tak. Bo oczywiście, są zdrowie. Takie, tak, są tak. Takie jak najbardziej, przychodnie tak, i one tak. Działają tylko jakby dwa razy w tygodniu, czy one nie są jeden, czynne dwa cały razy czas. W tygodniu nawet, tak. Oczywiście czyli w dużych trzeba sprawdzić miastach, w internecie. Sprawdzić. W dużych miastach jest ich więcej, takie jak Opole, czy na Opolszczyźnie to właściwie jedna, dwie. Ale bardzo warto, po prostu warto. Warto, bo profilaktyka i nasze bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Oczywiście, na pierwszym miejscu jest dużo łatwiejsze niż potem leczenie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.